Pan Marek Bugdol, kiedyś starosta raciborski, dzisiaj też tak anonsowany na scenie przez obecnego starostę Grzegorza Swobodę. Panie Marku, powrót do polityki, przynajmniej próba powrotu do polityki. Dlaczego pan znów wkracza do tej samej rzeki? Nie, to nie jest powrót do polityki, bo w polityce nigdy nie byłem. To jest być może powrót do samorządu, a powód jest bardzo prozaiczny. Ja pamiętam Jacka Wojciechowicza jako bardzo sprawnego wiceprezydenta. Pamiętam, że za jego kadencji Racibórz się rozwijał. Pamiętam, że poprawiła się estetyka tego miasta, że był rozwój gospodarczy. Bardzo go szanuję, bo znam go nie tylko ze strony samorządowej, a ponieważ uważam, że Racibórz nie wykorzystuje swojego potencjału, wykorzystuje bardziej powierzchnie plakatowe, to czas to zmienić. Ja nie jestem w tej chwili już związany z Raciborzem jako tako zawodowo, bo przecież pracuję w Krakowie, ale Racibórz jest dalej w moim sercu. Tutaj jest mój dom, tutaj są groby moich dziadków, mojego ojca. No i ból po prostu w sercu, że ten potencjał nie jest wykorzystywany. Racibórz miał być wielki, a jaki jest, to wszyscy widzimy. I nie zmienią tego obrzydliwe komentarze na portalach internetowych pisane przez nie wiem kogo, jakichś zwolenników, trudno mi powiedzieć. Nie da się w tej chwili powiedzieć, co dobrego zrobiono w ciągu tych 4 lat. Wiem, że pomoc, jaką kiedyś oferowano prezydentowi z różnych kręgów, ta pomoc zawsze była odrzucana. A więc myślę, że jeżeli ktoś ma monopol na wiedzę i władzę, a z tego, co tutaj słyszę, bo nawet nie wiem, że jeszcze nie było współpracy z powiatem, to jest dla mnie skandaliczne. I dlatego zrobię wszystko, żeby pan Jacek Wojciechowicz został prezydentem, bo jeszcze mi trochę zostało życia i chciałbym żyć w miejscu, które jest dalej piękne i które nie jest pokazywane na mapie jako wielka dziura. Tyle z mojej strony. Także to nie jest powrót do polityki. Ja się nigdzie nie pcham, ja swoje funkcje mam. Ja mam swoją pracę, którą bardzo kocham. Jak pan pamięta, odszedłem z urzędu miasta, stanowiska wiceprezydenta, poświęcając się nauce i dalej będę się tej nauce poświęcać. Także to jest moje pełne wsparcie dla Jacka, jako dla najlepszego kandydata. Powiem tak, Raciborza nie stać na amatorów. Raciborz potrzebuje doświadczonego samorządowca. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze zapytam mimo wszystko, bo pan tak odbiega od tej, ucieka od tego, żeby powiedzieć o tej polityce. Mimo wszystko nie pozwolę się sobie zgodzić, bo polityka samorządowa mimo wszystko to jakoś jest. No tak, ale bo ja jestem z innej bajki. Jak myśmy zaczynali, to w ogóle nie było, nie wiem czy pan pamięta, ale nie było w ogóle żadnych komitetów. Nie było czegoś takiego, chociaż ja pamiętam, że jako przedstawiciel Solidarności Związku Zawodowego podpisałem wtedy umowę z SLD, chcąc odsunąć się od władzy człowieka. Staliście się słynni na całą Polskę. Tak, pamiętam nawet w TVN-ie. Tak. Kogoś, kto nie przypadł mojemu sercu, a to dlatego, że było bardzo dużo krzywdy po powodzi, wykreślanie ludzi, ale nie chcę już do tego wracać i wolę, żebyśmy w ogóle do tego nawet na łamach nowi nie wracali. To jeszcze ostatnie pytanie, bo faktycznie 20 lat temu pan wygrał pan generalnie z innymi ludźmi tą pulę, że można było... Było to stosunkowo łatwe, bo ludzie byli też wkurzeni wtedy. Otóż to. Także nie musieliśmy się wielce wysilać. Dla mnie, powiem, to też była wtedy sytuacja obarczona dużym zaskoczeniem. Myśmy się musieli przygotowywać do tego, bo nie byliśmy przygotowani. Ja byłem szefem marketingu w firmie. W związku z tym dla mnie praca w starostwie była czymś zupełnie nowym. Zupełnie nowym i ja się tego uczyłem. Powiem tak, w tej chwili popełniałbym mniej błędów. Jak sobie pewne rzeczy analizuję, to jest mi też przykro czasami. Błędów było za dużo. No ale tak to jest, że człowiek się uczy z czasem, nabiera pewnej ogłady. Ja byłem wtedy chyba jednym z najmłodszych starostów. No to trudno, żeby tutaj od takiego człowieka wymagać, który przychodzi z przemysłu. Wydawało mi się, że to są struktury elastyczne. Ale na szczęście jakoś żeśmy się w tym wszystkim pozbierali i też najgorzej nie było. Dobrze, bo moje pytanie zmierza do tego, czy te dzisiejsze realia, bo jednak po 20 latach trochę inne, więcej jest internetu, więcej jest tego takiego splendoru, więcej błysków fleszy, więcej medialności. No tak, ale ja nie jestem wykluczony społecznie. Nie mam myśli o panu. Przez internetem, ale nie otwartym, tylko zamkniętym, bo przygotowując się do projektów nie można korzystać z otwartego, także ja wiem, że ten świat jest inny. Zdaję sobie z tego sprawę, ale co zrobić? Ma to swoje dobre i złe strony. Dziękuję, panie Marku. Dziękuję bardzo.